Czego uczy mnie Bóg w Piśmie Świętym, zapisanym w Słowem Bożym w Ewangelii Jana 12, rozdział 28? Ewangelia Jana 12, 28. Ojcze, uwielbi imię swoje, odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Ewangelia Jana 12, 28. To jest o odpowiedzi, jakiej oczekiwał i jaką dostał Pan Jezus Chrystus na swoją modlitwę. W odpowiedzi na modlitwę Pana Jezusa Chrystusa: Ojcze, uwielbi imię swoje, w mgnieniu oka odezwał się z nieba głos: uwielbiłem je i jeszcze uwielbię. Życzenie syna było tak znakomite i spotkało się z tak wielkim upodobaniem u ojca, że nie mógł on milczeć. Jakie znaczenie i jak potężną wagę mają te boskie słowa? Dzieła, które w swojej doskonałej zależności wykonywał Pan Jezus Chrystus, czyli Syn, odwieczny Syn Boży, oddawały do tej pory Ojcu najwyższą cześć i uwielbienie. Tak było również i przy wskrzeszeniu zmartwychw Łazarza. Dlatego Ojciec dał swojemu Synowi to dobitne zapewnienie, że wysłucha jego prośby i ponownie się w tym uwielbi. Jednak pozostaje pytanie, jak miało się to dokonać? Tak, że Ojciec poprzez moc swojej własnej chwały już wkrótce Jego, czyli Syna Bożego, wzbudzi z martwych, o czym czytamy na przykład w liście do Rzymian, 6 rozdział, 4 werset. Absolutnie nie dopuści do tego, by Jego pobożny został dotknięty grobowym rozkładem, o czym czytamy w Psalmie 16, rozdział 10, werset. Zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa ma dla każdego wierzącego fundamentalne znaczenie. Z jakiego powodu? Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że stanowi dowód ze strony Boga na to, że wszystkie nasze grzechy zostały przebłagane i mamy pojednanie. Po drugie, dlatego, że Jego zmartwychwstanie obejmuje duchowe zmartwychwstanie wszystkich tych, którzy w Niego wierzą, wszystkich tych, którzy Jemu uwierzyli, o czym możemy przeczytać w liście do Efezjan, 2 rozdział, od 4 do 5 wersetu. Nie bez powodu stało się tak, że ów zwycięzca z Golgoty, czyli ostatni Adam, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian 15, 45, w dzień swego własnego zmartwychwstania natychmiast odszukał swoich uczniów, aby okazać im moc swego zmartwychwstałego życia. Tchnął na nich z tej mocy, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 20 rozdział, 22 werset. Ojcze, uwielbi imię swoje, odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Ewangelia Jana 12, 28. Pan Jezus Chrystus wypowiedział krótką, pełną oddania modlitwę i otrzymał jednoznaczną, klarowną odpowiedź. Także i my nie dlatego zostajemy wysłuchani, ponieważ weźmie się wzgląd na to, jak wiele mówimy. Mówi to nawet Mateusza, 6 rozdział, 7 werset, że jest wręcz odwrotnie. Lecz tylko dlatego, że wypraszamy różne rzeczy zgodnie z wolą Boga. Jeżeli uwielbienie Ojca czynimy rzeczywiście naszym najgłębszym i najwznioślejszym motywem i temu poddajemy nasze osobiste potrzeby i życzenia, wtedy wszystkie sprawy niechybnie przyjdą na swoje właściwe miejsce. Gdy Pan Jezus Chrystus nauczał swoich uczniów,
jak mają się modlić. Motyw modlitwy, jaki wysunął na pierwszy plan, brzmiał: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Jak czytamy Mateusza 6:9. Jeżeli modlimy się zajmując taką duchową pozycję, wtedy możemy ufać, że modlimy się w imieniu Jezusa, a przez to ten, który jest wysłuchującym modlitwy, zostanie godnie uczczony. O czym czytamy w Ewangelii Jana 14, rozdział 13, werset oraz w Psalmie 65, werset 3. Kiedy ostatni raz zastanawiałeś się, rozmyślałeś nad tym, z jaką motywacją modlisz się do Boga? Z jaką gotowością do osobistego poświęcenia dążysz do tego, aby Bóg był uwielbiony w Twoim życiu? Pomyśl o tym, że w modlitwie nie chodzi o wiele słów i o piękne słowa, lecz o wiele bardziej o nastawienie serca i o to, do czego ono dąży i czego naprawdę pragnie. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba: uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Jana 12:28.